No na pewno nie jest to łatwe pytanie, tak samo kto spadnie, ale jeżeli miałbym dawać największe szanse jakiejś drużynie, to wydaje mi się, że Legia Warszawa. Później wydaje mi się, że w drugiej kolejności Lech Poznań. No przecież jest trzy zespoły równorzędne, Lech, Legia i Wisła. Ważny jest start. Jeżeli któryś z zespołów zaskoczy i od razu będzie miał dobrą formę, myślę, że może mieć duże szanse, żeby właśnie odskoczyć tej pozostałej dwójce i zostać mistrzem. Czyli Jama ma duże szanse. Myślę o zawodnikach, którzy grają w tych czołowych zespołach. Może Rengifo, jest jeszcze Lewandowski, no a przede wszystkim tutaj też Broży, który no, tutaj lideruje i tak jak mówię, w tej pierwszej trójce też się rozstrzygną losy tego, kto zostanie nie tylko mistrzem, ale też król strzelców będzie wyłoniony właśnie z tych trzech zespołów. Rengifo, Lewandowski, zobaczymy, no jest Brożek, prawda, który jest zdecydowanym faworytem. Ja myślę o Rafale Boguckim, który no, dostał szansę gry w kadrze. Zobaczymy, czy Wiśle dalej będzie się dobrze prezentował, czy nabierze takiej trochę jeszcze pewności siebie, takiej siły, żeby grać w tej reprezentacji. I myślę, gdyby na stałe załapał się do reprezentacji, to byłby to jak gdyby takie objawienie lepszego zawodnika. Liczę na to, że właśnie objawieniem tego sezonu będzie właśnie Maciej Iwański. Iwański na wiosnę będzie jeszcze lepszy niż na jesień, a już na jesień był jednym z najlepszych piłkarzy swojej drużyny. Także myślę, że z jego doświadczeniem pociągnie Legię do mistrzostwa. No to bardzo trudne pytanie, bo to trzeba dwie drużyny wyznaczyć. No, bliska memu sercu jest drużyna z Łodzi, ŁKS Łódź. Nie chciałbym, żeby spadła. No myślę, że problem będzie miała na pewno Jagiellonia. Myślę, że Piast Gliwice. Patrzymy, no Polonia Bytom zaskakiwała nas, ale myślę, że no jest tam wiele drużyn, które będą walczyć. No Górnik jest teoretycznie tą czerwoną latarnią, ale wierzę w wielkość Kasperczaka, w jego wizję i to, że Górnikowi się po prostu to upiecze. Najbardziej się Górnik może obawiać tego, ale jest jeszcze ŁKS, jest Odra Wodzicza, Piast Gliwice, Polonia Bytom, także tam jest też jeszcze więcej zespołów do tego, żeby walczyć o utrzymanie niż te, które nam się jak gdyby wytworzyły w walce o czołowe miejsca.